Za nami turniej trampkarzy w Kazimierzy Wielkiej. W zawodach udział brały także drużyny z naszego regionu. Do finału rozgrywek dotarli trampkarze Tarnowi, którzy jednak polegli w walce o pierwsze miejsce. Młodzi reprezentanci Brukbetu Termaliki Nieciecza zajęli czwartą pozycję. Uważam, że był dla nas bardzo udany. Wygraliśmy 3 mecze, 2 zremisowaliśmy i 1 mecz przegraliśmy. Pozwoliło nam to zająć 4. miejsce w rywalizacji na 10 zespołów. Uważam, że chłopcy fajnie się zaprezentowali. Troszeczkę dzisiaj w naszym zespole zawodziła skuteczność, bo w większości meczów kontrolowaliśmy grę, dochodziliśmy do sytuacji podbramkowych, ale w tej finalizacji brakło, no i to zaważyło na tym, że nie zajęliśmy wyższego miejsca dzisiaj. A dość pechowo też 3. miejsce przegraliśmy w karnych. My teraz wracamy, jesteśmy w trakcie obozu piłkarskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w hotelu Crystal Park. Tam mamy bazę i dalej trenujemy na obiektach własnych tutaj w Termalice i również na hali sportowej i przygotowujemy się do gry na dużym boisku w lidze. Dzisiejsze rozgrywki tutaj na hali to był taki dodatek dla nich, taka zabawa, a docelowo no, dla każdego największą radością to jest gra na trawie. Chłopaki zaczęli tak dosyć bardzo spokojnie, rozkręcaliśmy się z meczu na mecz. Generalnie chłopaki z 2-2 i 2-3 rocznika są w tym momencie na obozie. Wczoraj mieliśmy dosyć ciężki trening i sami przed meczem mówili, przed tym pierwszym, drugim meczem, że mają dosyć nogi ciężkie. Rozbiegali to i z meczu na mecz było lepiej. Brakło trochę skuteczności w finale i trochę szczęścia. Cały turniej wygrała drużyna szkółki piłkarskiej Trzciana.